Mirosław Bieniarz, brązowym medalistą indywidualnych Mistrzostw Europy w cyklokrosie. Zawody odbyły się w słowackiej Trnawie. Zawodnik Bieniarz Bike Team rywalizował m.in. z zawodnikami z Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Szwajcarii czy Austrii. Objechałem trasę, trasa od razu się mi spodobała, ogromne błoto, ale zawsze jestem przygotowany, mam chłopaków, którzy mnie na boksie obsługują, bo cyklokros to jest taka dyscyplina, gdzie są boksy techniczne, gdzie rowery są ubłocone, wymienia się te rowery. Trzeba dysponować dwoma, trzema rowerami i się wymienia w razie potrzeby, jeżeli ciężko już ten rower idzie albo jest zbyt ciężki, trzeba biegać. Jestem bardzo zadowolony, bo tak myślę, że w ostatnich 20 latach to w żadnej, no może jest 2-3 medale w tej dyscyplinie w wszystkich kategoriach, jeżeli chodzi o polskich zawodników. Także uważam, że jakiś tam mały sukces przyłożyłem do polskiego kolarstwa, a tym bardziej chyba tutaj dla Tarnowa pokazałem młodzieży, że w moim wieku można walczyć o medale i pokazać, że da się. Tylko trzeba bardzo chcieć dążyć do tego, da się. Teraz przed Mirosławem Bieniaszem kolejne wyzwania. Mistrzostwa Świata w cyklokrosie, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych. Brązowy medalista Mistrzostw Europy zapowiada walkę o medal. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj nam i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.